roku 8 drużyn z 7 miast, 2 drużyny z Radzionkowa. Patrząc na to, że do 9 drużyn zapisujemy, żeby to ogarnąć organizacyjnie, no to widzimy, że ta frekwencja utrzymuje się na tym stałym poziomie, czyli mniej więcej zawsze jest pomiędzy 7 a 9 drużyn na tych olimpiadach. To jest faktycznie 8 edycja. Ogromnie nas cieszy, że 7 miast zgłosiło swój akces do tych naszych zawodów. Mnie ogólnie bardzo cieszy ta aktywność seniorów. 14 listopada, jak wiemy, obchodziliśmy Dzień Seniora, więc naprawdę ogromnie podziwiam ich hard ducha, ich zaciętość, za żartość, jeżeli chodzi o kwestię dbania o siebie, o tą swoją kondycję fizyczną. To się oczywiście przekłada też w tym, że tak chętnie chcą uczestniczyć w tych naszych olimpiadach. Te konkurencje są w miarę proste, ale myślę, że właśnie przede wszystkim chodzi o tą integrację. Ja mówię tak ogólnie, że seniorzy w ostatnim czasie bardzo o siebie dbają, bo my to dostrzegamy zarówno na naszym basenie, na pływalni krytej, na zajęciach akwaerobiku, na tym, jak często przychodzą w ogóle popływać, więc ogólnie ta świadomość seniorów odnośnie dbania o swoje zdrowie jest na bardzo wysokim poziomie. Na olimpiadzie w Radzionkowie po raz pierwszy, ale nie jest to nasza pierwsza olimpiada. Staramy się być wszędzie, gdzie tylko możemy się pokazać i aktywnie żyć, ćwiczyć, konkurować. To jest zarówno potrzeba integracji, bo to jest świetna zabawa, jak i po prostu to, że możemy wyjść z domu, sprawdzić się w różnych dyscyplinach, w różnych okolicznościach. To jest dla nas wielka frajda. Na co dzień uczestniczymy w różnych zajęciach, również sportowych, takich. Chodzimy na basen, mamy zajęcia właśnie na basenie, mamy siłownię u nas w uniwersytecie. No i mamy różne kółka zainteresowań, które aktywność naszą podnoszą. Seniorzy, którzy chcą jednak uczestniczyć w takim życiu bardziej sportowym, wychodzą gdzieś na zewnątrz z kijkami, biegają, czy wykonują różnego rodzaju inne sporty, na przykład pływanie, mamy nową pływanie tutaj obok. Więc myślę, że ci, którzy chcą i którym nie przeszkadza wiek, tam tak jak mówią, że wiek to tylko cyfra, myślę, że poprawia się ta kondycja fizyczna, jeśli chodzi o społeczeństwo senioralne.